Witam serdecznie w trzeciej części Saloniku Politycznego. Przypomnę krótko, Mariusz Gieryj, Stanisław Janecki, Agaton Koziński. To pełno no było. I otworzyliśmy puszkę z Pandorą, jak to pewien, wypuściliśmy Pandorę z puszki, jak to powiedział pewien poseł kiedyś, nie będę się już pastwił, przypominając, który konkretnie, czyli właśnie umowa ujawniona, w której wpływy... Powiem szczerze tak, mnie to jakoś tam specjalnie ta umowa nie ruszyła, ale ona jest przypomnieniem tej starej zasady Bismarcka, że jak się robi kiełbasę, jak się robi politykę, to ludzie, którzy to będą konsumować, nie powinni widzieć. No bo chyba rzeczywiście dla przeciętnego wyborcy to, że politycy tak sobie siadają, mówią, Rysiek dostanie to, Zdzisiek dostanie tutaj, my tutaj chcemy to, my tego dyrektora takiego i ten, to może być rzeczywiście dla wyborcy trochę, tak powiem, odrażające. Znaczy odrażające. Ja słyszałem o innej wprawdzie partii, ale zakładam, że te mechanizmy są uniwersalne, że jak już jest pula stanowisk politycznych, to nie to, że tak, tutaj jest grubsza, to ty bierzesz tą spółkę, ty bierzesz tą agendę, a ty bierzesz tę instytucję. Do człowieka. Twoja partia wprowadziła tutaj stanowisko asystenta dyrektora, tak, swojego. Jednego kropka danego koloru, to są wasi i pilnujemy parytetu. Także to w partiach się liczy to bardzo dokładnie. No weź pod uwagę, że to się bardzo skomplikowało, bo to jakby... PiS był pewną taką obietnicą, że wreszcie jedna partia ma większość sejmową, to już nie będzie tych koalicyjnych takich. Okazało się, że no, teoretycznie to jest jedna partia, a w środku się trzeba z frakcjami z kolei układać, co jest chyba no, jeszcze gorsze. No stąd się bierały partie, żeby nie było frakcji, a jak są, nie ma partii, są frakcje. No to ale jak jest małe ugrupowanie, bo to jest małe ugrupowanie, ale to, większość sejmowa to bez niego nie istnieje. No. To wtedy wszyscy w tym ugrupowaniu chcą być ministrami. Wszyscy. To też prawda. I wtedy, bo no, to się tworzy a ponieważ z tego klucza, nawet jak ma tam ileś punktów, nie da się wszystkich obdzielić, to ci, którzy nie dostali funkcji, no jak? Dobrze, ale są, teraz... są dwie nagrody, albo polityczna, albo finansowa, bo się decyduje o pieniądzach. Nie załapałem się ani na jedno, ani na drugie, to ja im pokażę, no, wyniosę to na zewnątrz. Ale to warto pokazać, bo teraz jest tak, mechanizm idzie dalej. Jak teraz jakaś taka partia kurduplasta, kanapa jakaś taka, jak to się kiedyś mówiło, dostaje, że każdy zostaje ministrem albo sekretarzem stanu, to te większe partie się zaczynają zaraz. To my mamy... 5 razy, 10 razy więcej posłów, a tyle samo ministrów, to nie ma. To my też musimy. W związku z czym już ministrów jest nam 150, już nikt nie jest w tej już nie liczymy. Rząd się nie nadaje do rządzenia, bo go nie można zebrać. Rządzi taki pion w kancelarii, w KPRM-ie tak naprawdę, a te ministerstwa całe służą wyłącznie do obsadzania tych wszystkich parytetów, żeby wszystkie frakcje się w miarę najadły. No i wtedy jest jakakolwiek skuteczność, bo gdyby słuchali wszystkich... Skuteczność może jest koalicji rządzącej, natomiast państwa, to powiedziałbym, jest właśnie taka skuteczność, jaką widzimy w tej chwili przy takim systemie rządzenia. To zależy w czym. Moim zdaniem trochę ten, jednak tu nie chodzi o ministerstwo, to też jest moim zdaniem to jednak spłycane trochę, bo to jest problem. I ja właśnie się bardzo dziwię, że tutaj nie ma tematu, tutaj też Platforma się strzeliła w kolano, bo były bardzo ładnie rozwojowe tematy związane właśnie z wszelkiego rodzaju nepotyzmem, tym rozrostem biurokracji, jakimiś wyciekającymi pieniędzmi w dziwny sposób, a Platforma to skutecznie przykryła, ładując się w debatę o Janie Pawle II, co absolutnie zmiotło wszystko inne. Być może tego wrócą, może mają przygotowane jakieś kolejne smaczki. Nie, ale nic nie mają przygotowane, bo co oni mają do widzenia? Że złodzieje, odsunąć ich od władzy. Ja nie wiem, o co wam chodzi, przecież PiS-owi wzrosło. Ale Jan Paweł II, no tutaj nie, jest... PiS-owi nie wzrosło, PiS ma równe stabilne, ale też mu nie zmalało. A czy nie, moim zdaniem lekko im dygnęło, w sensie odzyskali, oni widać, że odzyskali entuzjazm, wiatr w żagle, złapali, skonsolidowali się. Część zniechęconych, jak zaatakowano Jana Pawła II, tutaj to jest moim zdaniem ten efekt Jana Pawła II tutaj w polityce widać. Natomiast wrócę do tego wątku jeszcze, bo to jest też się trywializuje, że chcą wsadzić swojego do ministerstwa. Nikogo nie interesują, w polskiej polityce, tak jak w polskim życiu... Tam, gdzie są te pieniądze, no te właśnie fundusze, chodzi o te właśnie, te to jest precyzyjne. Każdy chce, to nie jest tak do końca, że chodzi tylko o stanowisko, to jest o kontrolę nad różnego rodzaju NCBR-ami i takimi innymi atrakcyjnymi spółeczkami. No, Mariuszu, kto wyniósł kwity na Bielona? Tak, ja nie mówię tak personalnie, tylko która frakcja, bo ja się zastanawiam, czy im to, że tak powiem, cui bono, że tak nie powiem. No, ale która frakcja się poczuła tak niedopieszczona, żeby jednak zabujać całą łódką, bo to jest zabujanie całą łódką. Ale ty uważasz, że to musi być w ramach
frakcja przeciwko frakcji, czy wszystko w ramach jednej frakcji? Myślisz, że prywatna zemsta? Nie, nie, bo jest uderzenie w formację, czyli w jednej frakcji nie może, no bo chyba, że jest ktoś, kto już się dogadał z drugą frakcją, a może do was ktoś i już jest na wylocie i wie, że jest na wylocie i mówi, no ja, jak, dlaczego? No. Ja nie mam żadnych... To jak ten, co wziął te maile wteczkę i wyniósł... Nie, tak, nie mam żadnych dowodów na to, ale bardzo często taki wyciek jest formą dyscyplinowania tych, nad którymi nie jest się w stanie zapanować i to płynie z wysoka wtedy. Bardzo możliwe, bo to jest właśnie układanie listy. Republikanie pewnie chcieli mieć po jednym, na trzecim miejscu na każdej liście swojego, a wy mówicie na co drugiej liście i ósme miejsce. I zaczynają się negocjacje. Staszek powiedzieli, że to ma pomóc, że tak powiem, w notowaniach partii rządzącej. Zacna teza. Jest marzec. Podoba mi się. Jest marzec. Może, jakby to miało wyciec. Jakby to miało wyciec swoje listy, w lipcu lub, sierpniu, to lepiej, że wypływa w lutym i w marcu. Misje wszelkie typu też mamy się teraz spodziewać. PiSowi to nie ciąży. Zwróćmy uwagę, że PiSowi to nie ciąży, bo po pierwsze ludzie się już trochę znieczulili na tego typu tematy, bo to się te tematy wracają przy każdej kadencji. A po drugie, opozycja tego właśnie nie wyciskuje, bo się pakuje w makrotematy, które służą eskalacji emocji, mimo że te emocje strzelają im w twarz. Wiesz co, tak, ale z drugiej strony to jest pewnego rodzaju przelewanie się, wiesz, pewnych rzeczy przez... Wychodzenie na zewnątrz tego typu rzeczy jest zawsze niesmaczne. Przypomnijmy sobie, jak było z Platformą Obywatelską. Też ciekło na wszystkie możliwe sposoby. I to naprawdę... I wyciekło. Efekt był w 2015. Ja przypomnę, że w 2015 roku też notowania Platformy nie były wcale tragiczne. To nie było tak źle. A może PiS prowadził sondaże. Tragiczne. Była szansa, mogli dogonić, ale hipoteza. Nie było tak daleko. Czy to nie jest na przykład coś, co przygotowuje elektorat pisowski do takiej operacji, by powiedzieć, słuchajcie, no pomysł ze Zjednoczoną Prawicą się nie udał. Żadnych kurdupli, żadnych przystawek, żadnych kanap teraz. Głosujcie na PiS. PiS, nad którym naczelnik panuje, kontroluje i tego, i nie będziemy, że jakiś tam byle pięcioosobowym partyjką, prawda, musimy dawać pieniądze, bo inaczej oni straszą, to dlatego, że przejdą. Nie ruszamy Konfederacji, niech sobie rośnie, będzie naszym koalicjantem zewnętrznym? Słabo to widzę, muszę powiedzieć, bo to jest też takie zapędzenie się w retoryce. No, Konfederacja rzeczywiście będzie w ciekawej sytuacji, jeżeli się spełni ten scenariusz. Zwracam uwagę, że tam już Czarzasty zapowiedział, że jeżeli nie da się inaczej większości antypisowskiej niż z Konfederacją, to Lewica wtedy żąda nowych wyborów. To jest bardzo ciekawe, nowe wybory na wiosnę 2024. Podejrzewam, że pierwszy do Konfederacji uderzy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Ja też bym się tak bardziej spodziewał, że tu taki podział, ja zabrałem elektorat lewicowy, wyście zebrali ten tego. Może a być ja, tak a z kolei ja się spodziewam, że PiS szybciej pobiegnie do Lewicy niż Donald Tusk do Lewicy. A ja się spodziewam, że PSL prędzej pobiegnie do PiSu niż to, także... Nie, PSL, przepraszam, ja PSL pobiegnie i do jednych, i do drugich. Jedyne, co PSL trzyma, przepraszam, w dystansie do PiSu, to przecież nie żadna zakichana praworządność, bo nikt tam nie wierzy w takie rzeczy, tylko świadomość, że to koalicja z PiSem to jest matrymonium z Modliszką. Wykorzysta Łeput, nie tak jak samoobronie i LPR-owi. To są przecież te, jakby to jest doświadczenie, które sprawia, że PSL się za wszelką cenę broni przed koalicją. No nie, no bo to jest zbyt zbieżny elektorat, żeby ten elektorat nie wytracił, to jest naturalne. Natomiast ja nie wierzę w ten scenariusz PiS-u SOTE. PiS SOTE jest atrakcyjny jako formuła opozycyjna, bo wtedy jest klub mniejszy, atrakcje, frukty są mniejsze i wtedy musimy być skonsolidowani i walczyć. Natomiast nawet jeżeli teoretycznie załóżmy te wszyscy Republikanie, Odnowy, kto tam jeszcze, Solidarna Polska nawet, wszyscy zostali odcielęci, zostaje czysty PiS, Kaczyński, Terlecki, Suski i Błaszczak, no to i tak na końcu wchodzi za nimi 200 posłów. No bo PiS będzie miał 200 minimum. No, najgorsza i tam się kampania. Potworzą i zawsze się uruchomią, no to lepszy wróg znany niż wróg nieznany, bo zanim się rozpojechać, będą znowu jakieś pęknięcia. A tak to od razu jak drzewko bonsai sobie te wszystkich republikanów Kaczyński poprzycina, będzie miał ich precyzyjnie policzonych, odnotowanych ze znakiem zapytania odpowiednim, kto jest do wzięcia, kto nie jest do wzięcia. Wydaje mi się, że i tak PiS by tego, tej frakcyjności, mechanizmów frakcyjnych... Ale to jest trochę inna para kaloszy, no bo, ale moim zdaniem tak samo. No bo to 3%, marzeniem Kaczyńskiego zero, jest tych koalicjantów poprzycinać sobie jak drzewko bonsai. Ale oni oczywiście nie pozwalają na to i na tym polega tarcie. Na przykład, żeby sami polega na tym, że to miało być poprzycinane w poprzednich wyborach.
prawda? I się okazało nagle tak, że ci posłowie Solidarnej Polski mieli tak bogate kampanie, nazwijmy to. Tłuste koty, jak się poustawiało, ładnie, towarzyszy ładnie, z pierwszej brygady się poustawiało na biorących miejscach, a im się nie chciało robić kampanii, a młodziakom od Ziobry się chciało, to proszę pana. Rafał strzelił w sedno tarczy, jak mówił generał Zambik w rozmowach kontrolowanych. Tak to działało w II Rzeczpospolitej. Żeby, że tak na każdym płocie wisiał plakat, to trzeba mieć jeszcze jakieś zasoby. A jakieś zasoby, to to jest, nie no, w polityce prawda. Jednak to się lekceważa, to jednak jest ważne. Zasoby w postaci solidnych butów i bieganie od płotu do płotu, to jest bardzo cenny zasób, a to nie jest drogi. Ale przekonanie... Jak się chce, to komuś to się chce, to jest stosunkowo tanie, a wnosi duży efekt. Ale ponieważ zbliżamy się do puenty i muszę jakoś spuentować, to wrócę do tej wizji, że jakby się PiS pozbył frakcji, to mu i tak wyrosną nowe frakcje, co przypomina starą historię o filozofie, który protestował przeciwko spędzaniu z niego much, które już się napiły, bo wtedy przyjdą nowe i znowu się będą chciały opić jakieś taka. No bo to jest tak jak z użyciem wentylatora. Wentylator cię nie chłodzi, tylko zdmuchuje ciepłe powietrze ze skóry, no i tyle, a ono wciąż jest. Tak. Ale muchy były chyba lepsze. Zostańmy przy tych muchach. Pusta metafora. Proszę państwa, Mariusz Gieryj, Stanisław Janecki, Agata Koziński. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam państwa za tydzień o stałej porze.